2 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5 wtedy. Skorzystamy tutaj z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. W pierwszym kroku obliczmy, ile wynosi nasza omega, czyli ile jest możliwości. Mamy dwa rzuty symetryczną sześcienną kostką. Za pierwszym rzutem mamy 6 możliwości, za drugim rzutem też mamy 6 możliwości. Zatem 6 razy 6 daje nam 36 możliwości. A teraz szukamy zdarzeń sprzyjających, czyli takich, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Iloczyn to mnożenie, czyli x razy y ma dać nam 5. No to jakie tutaj dwie liczby z kostek wyrzucone i pomnożone przez siebie dadzą nam 5? To będzie albo 1 razy 5, albo 5 razy 1. Innych możliwości nie ma, ponieważ liczba 5 jest liczbą pierwszą, czyli jej dzielniki to jedynie 1 i ona sama. No i możemy tutaj dwie kolejności, albo 1, 5, albo 5, 1. Czyli zdarzeń A, to był nasz zbiór A. Zdarzeń A mamy 2. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 2 przez omega, czyli przez 36, 2 36, czyli 1 18, to jest wynik, odpowiedź B.